zwycięstwie nad Hanną Guivan. Minęło 7 gal i znowu zwyciężasz. Krótko o swoich wrażeniach, jakbyś mogła nam opowiedzieć. Wrażenie, no bardzo się cieszę, że wygrałam tą walkę. Może nie jestem zadowolona za bardzo z tej walki, bo bałam się trochę zaryzykować ze względu na kontuzję, którą przeszłam całkiem niedawno. I bałam się, żeby jeszcze raz nie połamać tego palca za tydzień oddać na wakacje. Nie, z tymi wakacjami to żartuję. Więc chciałam bardzo zachowawczo trochę zawalczyć. Też jestem zmęczona poprzednimi turniejami, bo zrobiłam 6 walk w ostatnich 3 miesiącach. I bałam się, że na tej ostatniej tak naprawdę w tym roku zrobię jakiś głupi błąd i rozwalę rękę na nowo, ale no, jestem zadowolona, że mądrze zawalczyłam. O, może tak. Ze strony Hani Guivan czego się najbardziej obawiałaś? Ciosów sierpowych? Bałam, kurczę, może nie, że się bałam, ale byłam gotowa na to, że będzie ona bardziej na mnie wchodzić, że będzie skracać ten dystans, że będzie bić po dołach. No to akurat robiła, na to byłam gotowa. Chciałam trafić tym kolanem, to tam chyba trafiłam tylko 2 razy, no na to się szkowaliśmy, więc z tego jestem zadowolona, że udało mi się wejść kilka razy w tempo. Myślałam, że bardziej będzie kopać wewnętrzne, jak na ostatniej walce, to nie kopnęła żadnego. No i wiedziałam, że będzie biła overhandy, no i to też robiła. Chyba tam 1 albo 2 doszedł, raz to tak, kurczę, fajnie na szczękę mi siadło. Kurczę, tego nie pamiętam, ale pamiętam, że dostałam takiego luja ogłuszacza i ten, no i to trafiło. I kurczę, trochę też nie wiedziałam, co mam się po Hani spodziewać, bo nie walczyła chyba w ogóle od tamtej walki, więc nie widziałam, jaki zrobiła progres w innych walkach. Tu ona mnie mogła zobaczyć, no bo walczyłam w sumie niedawno na Mistrzostwach Świata, więc jeśli mnie obserwuje, to mogła zobaczyć tak naprawdę, co ja zrobiłam, jak ja się biję, bo gdzieś tak może mądrzej teraz podchodzę do każdej walki. Nie idę tak na wariata jak kiedyś, nie zamykam oczu, zaciskam szczęki i co wejdzie, to wejdzie, tylko gdzieś już tam staram się być mądrzejszą troszeczkę zawodniczką. Na tobie to robi jeszcze jakieś wrażenie, wybija z rytmu, irytuje te zmiany rywalek? Szczerze chyba się nad tym nie zastanawiałam. Myślę, że po prostu czekałam też. Bardziej mnie irytowało to, że długo nie było tej zawodniczki. Nie wiedziałam, pod kogo mam się szykować, więc szykowaliśmy się ogólnie, tak jak na Mistrzostwa Świata, no bo tam też nie wiem, na kogo mam się szykować. Trochę stresowało to, że jednak nie znajdą tej zawodniczki. Ja byłam już gotowa, byłam w trakcie robienia wagi. Wagi nie robię mało, więc no to jednak ode mnie no, dużo poświęcenia tak naprawdę muszę zrobić, żeby zrobić tę wagę. Zostało mi chyba tam 3 czy 4 kilo, jak się dowiedziałam, że na szczęście będzie przeciwniczka, no i że będzie to rewanż. To też nie jest nic oczywiście nowego w sportach walki, że przyjaźnią się ludzie poza ringiem, klatką, a tam chcą się poturbować, ale u was chyba ta relacja jest wyjątkowa. Widziałem nawet wspólny wywiad dla portalu In The Cage. Tak, z Hanią się bardzo lubimy. Z tego co pamiętam, to chyba poznaliśmy się na jednym z obozu Ladies Fight Night. No i od tego czasu no, mamy dobre relacje, no wiadomo, to co jest w ringu, to zostaje w ringu, no tam sobie przybijamy pionę, jesteśmy zawodniczkami, przyjechaliśmy tu i ja i Hania przyjechaliśmy tu wygrać, że tak powiem zarobić na chleb, no bo tak naprawdę po to się bijemy zawodowo. A po walce już normalnie jesteśmy dalej koleżankami i dalej sobie myślę, będziemy lajkować foteczki i w ogóle, więc myślę, że ta relacja się nie popsuje, mimo tego, że Hania po raz drugi ze mną wygrała tym razem jednogłośnie, no bo w tamtym roku było 2-1 jednogłośnie, tutaj było ewidentnie jednogłośnie, więc myślę, że już sędziom i organizatorom pokazałam, że już trzeciego rewanżu nie potrzebujemy. Jak wiadomo, kickbokserką jesteś bardzo wytrawną i tych bojów już masz bardzo dużo za sobą, jednak jakby nie patrzeć tym konikiem, jednak Fight Exclusive Night jest MMA, a ty tych bojów już w MMA masz kilka, to też czy nie przejawiają się w głowie takie myśli, aby może po raz kolejny spróbować właśnie tej formuły? Chyba nie. Bardzo dobrze się teraz poczułam w stójce, odkąd świętej pamięci Tomek Skrzypek zaraził mnie kickboxingiem. Już chyba nie chcę wracać do MMA, no też ze względu na moją kontuzję karku, która mi na to nie pozwala. Po walce z Greczynką, tą Kalionidą, z tego co dobrze pamiętam, nabawiłam się bardzo poważnej kontuzji karku, która tak naprawdę jest dla mnie ryzyko inwalidztwa. Więc zostanę przy K1, no czuję się tutaj naprawdę świetnie, już robię coraz lepsze walki,
coraz mądrzej się bije i gdzieś chcę chyba jednak tutaj pozostać. Zarażam jeszcze moich młodych adeptów u mnie w klubie, żeby to też trenowali, pokazuję im, że to nie jest tak naprawdę bitka jak pod sklepem, tylko że można tutaj sportowo fajnie sobie powalczyć i jednak chyba zostanę przy tym K1. Mam nadzieję, że jeszcze włodarze fanów będą chcieli mnie po raz kolejny. Myślę, że kibice też dali dobry popis, dobry show, że jednak no jakby jestem dla nich ważna i żeby ze mnie Sven, żeby nie rezygnował z K1, no bo fajnie zrobić takie nawet dwie walki na gali, które nie są tylko też tym MMA, bo dla niektórych MMA, nie dla mnie oczywiście, mówią, że to jest kładzenie się na matę i gdzieś tam turlanie i przytulanie. Ludzie wolą bitki i no i taka jeden pokazuje tą bitkę, więc myślę, że żeby Fen nie rezygnował, że tak powiem, ze stójki, mimo tego, że zrobili drugą organizację KFN. Myślę, że taka jedna, dwie waleczki na gali to robi fajny show dla kibiców, trochę odmulenie od MMA. No właśnie jest to doświadczenie, o którym tutaj mówisz, zatem zapytam Cię, co się tak naprawdę zmieniło u Ciebie na przestrzeni lat w tym podejściu mentalnym? Czy nie stresujesz się tak, już tak bardzo przed samym wyjściem, całą tą otoczką? Jak to się rysuje w Twojej głowie? Stres musi chyba być, no bo wiadomo, wychodząc do ringu mogę już z niego nie wyjść. Gdzieś też są w głowie takie myśli, ale po pracy z psychologiem sportowym jakby nauczył mnie zamieniać stres bardziej w koncentrację i napędza, tak żebym była bardziej nakręcona na walkę niż zestresowana. No wiadomo, starość nie radość, więc już też muszę walczyć trochę mądrzej niż kiedyś. Kiedyś nie kalkulowałam, szłam po prostu do przodu. Jak coś weszło, to weszło i biłam te cepy jak pod sklepem w Złotowie. I już chyba gdzieś ta starość, znaczy może doświadczenie daje mi to, że jakoś walczę mądrzej. Widzę to, umiem czytać tą rywalkę. Michał też mnie mocno tutaj katuje nad tym, żeby te walki jednak były mądre, a nie żebym traciła tak naprawdę niepotrzebnie energię na jakieś tam właśnie luje stałe epy. Dla Ciebie to ma jakieś znaczenie, czy walczysz z zawodniczką z Polski, czy z zagranicy? Bo wiadomo, że są zawodniczki i zawodnicy, którzy na przykład za takimi pojedynkami polsko-polskimi nie przepadają. Dla mnie jest to chyba w sumie obojętnie. Wiadomo, jakby tutaj była zagraniczna rywalka, to by cała trybuna była za mną, znaczy cała orbita. Nie, żartuję, nie przeszkadza mi to. Gdzieś na turniejach międzynarodowych, na których się bije w kickboxingu, wszystkie są zagraniczne. Może jest to jedynie fajnie, że to, co narożnik mówi, to nie słyszy, znaczy nie rozumie przeciwniczka, więc też fajne, że ona nie będzie przygotowana na to, co zrobię. A tutaj jednak myślę, że Hania słyszała, nie wiem, Basia lewe kolano, bo już widziałam, że wtedy nie chciała schodzić na brzuch, gdzie byłam, już zmieniłam pozycję do tego lewego kolana. Ale chyba nie robi to na mnie jakiegoś tam większego znaczenia, czy bije się z Polką, czy z zagraniczną. Kiedy masz inny start w takim razie, bo masz dobry rytm walkowy i widać, że ta walka dzisiaj ci po prostu leżała. Praktycznie czytałaś cały pojedynek tam poza nielicznymi wyjątkami, więc kiedy następny start i czy nie warto tej formy utrzymać? Szczerze biję się z myślami, żeby za tydzień wystartować w Grand Prix Świata w Czechach. Ale to jeszcze muszę przegadać i uprosić trenera, żeby się na to zgodził, bo on na to się nie chce zgodzić. Zobaczę jeszcze tak naprawdę, jak zejdzie adrenalina, jakie są skutki uboczne tej walki, bo już czuję trochę stopę, bo chyba raz trafiłam w kolano albo w łokieć. Tego nie pamiętam. Jeśli nie wystartuję w Czechach, to robię sobie przerwę do końca roku. Wiadomo, nie w treningach, tylko w walkach, bo nie ukrywam, że jestem trochę zmęczona. W urodziny swoje złamałam rękę i tak naprawdę wróciłam dopiero 3 miesiące temu w ogóle do startów, a mój ortopeda powiedział, że mi do końca listopada nie wolno brać rękawicy na ręczkę, a już zrobiłam szóstą walkę i wydaje mi się, że mądre będzie po prostu to, żebym zrobiła sobie przerwę do końca roku, idą święta, trochę się zresetowała i od stycznia gdzieś już tam myślała nad kolejnymi startami. To gasiłaś świeczkę na torcie, czy co, że ręka pękła? Jest takie ćwiczenie, gdzie uderzasz pięścią i nagle gaśnie świeczka i to jest sprawdzian szybkości. To było? Kurde, jakby zgadł. Nie, na Mistrzostwach Polski w low kicku uderzyłam overhanda, trafiłam chyba na czoło, chociaż nie wiem, bo tam też był kask, więc dziwne, że złamałam aż tak poważnie. Złamałam to w pierwszej rundzie i jeszcze gdzieś siła pozwoliła mi walczyć dalej. Przewalczyłam jeszcze dwie rundy.
i miałam bardzo dużo przemieszczeń, odłamków kostnych. Przyszłam bardzo poważną operację i no i niestety ręka jeszcze dochodzi do siebie. No wiadomo, gdzieś tam ja uważam, że już jest okej, ale lekarze tego nie uważają, więc niestety muszę się słuchać lekarzy.